Bosmana Tmrzeżyno, Kajak Wędkarski, Morska TV prosi. I klej UV. To jest kapka spejowa. Poodrywałam z boków tutaj te promienie. Trzyma napięcie, a chroni właśnie pióro przed zerwaniem. Witamy Was serdecznie, Arek Kubale i Aga Kubale. Tu Hola Fly Fishing. Kontynuujemy temat morskiej muchy dla Morskiej TV. W poprzednich odcinkach pokazywaliśmy Wam prosty wzór, którym jest mulkis, albo nazywany glitter shrimp. Była nasza autorska amber shrimp. I tym razem kontynuujemy odpowiedź na gorszą dostępność piórek spejowych, takich charakterystycznych do Patek Griessena. I właśnie taką muszką, która też obchodzi problem z dostępnością tych długich, fajnych piór spejowych, jest duński Hetiven, czyli pitchfork, czyli widły, tak naprawdę tłumacząc jeszcze na polski. Muszka, która powstała całkiem niedawno w Danii i podbiła serca wielu wędkarzy trociowych wokół całego Bałtyku. Jest bardzo skuteczna i dzisiaj Agnieszka Wam zaprezentuje, jak wykonać Hetivena w wersji oryginalnej. Trzymamy się właściwych materiałów, prawda? Tak jest. Okej, to lecimy. Czyli co na początek? Na początek umieszczamy hak i madle. Będzie to hak jaki? Będzie to hak Arex NS122 rozmiar 4. Cały i od razu odrobina ołowiu. Ołowiu. Opcjonalnie, jeżeli macie bardzo płytkie łowisko, nie musicie dawać tego ołowiu. Zwykle dajemy. To sprawia, że mucha jest dosyć uniwersalna. To jeszcze nie jest bardzo duży ciężar. Nie jest to wolfram na przykład. Nić 6.0 w kolorze kamel. Mhm. Okej. Okay. I teraz tak, bierzemy sobie twistera. Dubbing twister, czyli tak, coś, co utworzy nam pętlę. Robiliśmy to też w muszce Amber Shrimp. Tak, robimy pętlę. Pętla przyda się nam do? Do zrobienia tak zwanego małfa krewetki. Mhm. Czyli czasem się nazywa to ogonkiem, ale tak naprawdę to jest przód krewetki. Pamiętajcie, że krewetki to takie są odwrotne wzory. Tam, gdzie tył haka, tam przód krewetki. Tak, to jest hairline'a Senio Laser Hair. Wyciągam sobie taką porcyjkę. To jest dosyć ważny materiał z tego względu, że on pozwoli Wam wykonać dosyć długi ten ogonek, czy shrimp mouth, właśnie te usta krewetki, prawda? Tak, wkładam to pomiędzy te nici w pętlę. I skręcamy. Okay. Warto mieć dubbing twistera, o wiele bardziej ułatwi Wam pracę. Trzeba wyczesać te włókna, które się uwięziły przy skręcaniu. No i właśnie ten dubbing, czyli materiał, z którego się tworzy różne części much, najczęściej tułowie, jak widzicie, jest dosyć długi, ma długie włókna. Dlatego właśnie używamy tego Senio Laser Dab. Mhm. I nawijamy jak jeżynkę, zaczesując do tyłu włókna. Czy warto poszukać sobie właśnie tego materiału. Starczy on Wam naprawdę na sporo muszek. On jest produkowany, z tego co kojarzę, przez Hairline. To jest amerykańska firma. On ma swoją cenę, on ma różnie z dostępnością, ale jeżeli to znajdziecie, to naprawdę zawiążecie z tego naprawdę kilkanaście, jeżeli nie kilkadziesiąt muszek. Mhm. Tak patrzę na Ciebie tutaj, bo to Ty masz tu najlepszy wgląd, ile można z materiału zawiązać jako osoba wiążąca muchy codziennie, zawodowo. Dobra, montujemy oczka. Okej. Okay. Tradycyjnie oczka w naszym wykonaniu żyłka, koralik i klej UV. Możecie użyć w oryginalnym Hetivenie wiem, że autor używa chyba popularnych Shrimp Eyes. Znowu, one są dosyć drogie. Z tego co kojarzę, w Polsce bardzo różnie z ich dostępnością. Zresztą teraz w ostatnich latach w ogóle dostępność materiału jest problem. Więc pamiętajcie, że oczka możecie wykonać również sami. Jeżeli jesteście ciekawi, jak wykonywać różne
rzeczy typu oczka albo inne wzory much. Pamiętajcie też, że mamy nasz własny kanał na YouTube, Tuchola Fly Fishing, zapraszamy serdecznie. Wzmacniamy klejem, z oczu zostawiam dosyć długą tą powierzchnię, którą przymontowałam je do haka, żeby ich nie stracić w pierwszym rzucie. Tak, to jest dobry nawyk, dodawanie kleju. Wspominamy o tym przy każdej krewetce, przy każdej morskiej muszce. Większe muchy lubią klej. Do tej muchy używamy kapki koguta. W takim kolorze. Co nie jest super typowe na krewetki, prawda? Zwykle się używa takich... Ja wam pokażę, co miałem na myśli. O, zwykle do... Ucieknę na chwilę i wracam. To jest kapka... To jest kapka spejowa. Bardzo długie, tu są promienie, tu są specjalnie hodowane kury i koguty. Te kapki są słabo dostępne w ostatnich latach, są dosyć drogie. Z nich się robi oryginalne patę gliseny. Patę glisena też możecie zobaczyć na kanale Morska TV. Robiliśmy go chyba ze 3 lata temu. A Hetiven jest dlatego tak wdzięcznym wzorem, ponieważ wykorzystuje kapkę, którą właśnie zaprezentowała Agnieszka. Jest to zwykła kapka koguta dobrej jakości w kolorze, no idealnie jak ten kolor by był taki bursztynowy właśnie. To się chyba nawet nazywa amber, nie? Chyba nawet tak, no. Poodrywałam z boków tutaj te promienie i w takiej wiązce przywiązałam. Czy to jest nadal ten shrimp mouth, usta krewetki? Tak. Teraz dodajemy gumeczki Sililex. Tu możecie zaszaleć z kolorami, bo już widziałem, że oryginalny Hetiven za chyba ma takie mocno pomarańczowe. Jak widzicie, tu jest taka fajna ciepła czerwień. Robiliśmy też, pamiętam, białe. Też super wygląda. W zasadzie takie, jakie macie, to zależy od Was. Jeżeli bardzo Wam zależy na zachowywaniu oryginalnych receptur, nie wiązania wariantów, to większość gumek Wam się tak naprawdę tych Sililexów sprawdzi. Jeżeli chcecie mieć oryginalny wzór, tak jak wiąże to autor, no to mocno pomarańczowe nóżki, w okrągłe w przekroju, nie? Tak. Rubber legs. I teraz pora na flash. Na flaszyk. To jest Hedrona Flashable Mirage. I teraz tutaj wokół nici wiodącej, tak? I na górę trzonka dowiązujemy. I sobie skracam. Tak. Jest to najdłuższy element muchy, prawda? Tak. Teraz to piórko muszę ogolić ze zbędnego puchu. Czyli dolna 1/5. No, widać bardzo dobrze na piórze, gdzie jest tak naprawdę puch, więc tym się nie martwcie. Po prostu tak jak widzicie, odcinam ten, gdzie puch, to go nadmiar i zostawiam kawałek stosiny, żeby mieć za co przymontować. Tu też, Aga, chyba warto zwrócić uwagę, że to jest paradoksalnie. Często jeżeli wiążecie muchy, to chcecie mieć piórka o jak najkrótszych promieniach, do suchych muszek na przykład. Jeżeli chodzi o krewetki, to te promienie powinny być dosyć długie. Tak, tutaj wybieramy takie, które będą tworzyć właśnie... taki efekt. Czyli osoba, która by chciała suchą muchę do łowienia lipieni, pstrągów, gdyby dostała taką kapkę, by się zapłakała, ponieważ w żadnym wypadku by to się nie nadało. Na suche to z 4? Chyba nawet już nie. 4-0. Hak 4-0 morski. Bardzo duża sucha mucha. A tutaj znowu wykorzystujemy to, że są długie promienie. Te kapki są często dosyć tanie. Więc szukajcie w sklepach muchowych kapek o długich, miękkich promieniach. Na tułów nawijamy dubbing. To jest SLF Saltwater kolor tan. Bardzo fajny dubbing, jeżeli chodzi o morskie wzory. Warto go mieć na wody tropikalne, bo pamiętajcie, że morze, nasz tutaj ukochany Bałtyk słonawy, bliziutko, rzut beretem do niego mamy, ale też pamiętajcie, że morza to też wody tropikalne i ten kolor bardzo dobrze się też sprawdza, jeżeli pojedziecie gdzieś dalej na ciepłe morza. Bonefishe, triggerfish, nie? Wtedy, kiedy chodzi o dopasowanie muchy do koloru dna, to ten kolor jest naprawdę świetny. Beżowy, tak? Tam. Tak, cielisty. Właśnie wędkarze muchowi na przykład ze Stanów, z Florydy i różnych innych tropikalnych miejsc mają bardzo wiele odcieni tego beżu. To jest piasek. Piaskowy, cielisty watermelon, właśnie. Taki leciutki, ala... Taki wyprany zielony. Taki wyprany arbuz.
Jezu, jak to brzmi, no ale to jest właśnie wędkarstwo i muszkarstwo i w ogóle. Ale tych kolorów jest wiele, bo tam całym sekretem jest dopasowanie muchy do dna. Zresztą znowu pewnie imitujemy garnele. Ja szczerze powiem, że nie jestem pewny, jaką krewetkę autor miał na myśli, Hetivena, ten Duńczyk. Ma koszmarnie dziwne nazwisko do wymówienia, więc nie będę... Wiem, że się kończy na K i to jest chyba nazwisko. K-A. Ale przypuszczam, że to jest imitacja garneli i to jak najbardziej kolorystycznie by się zgadzało, nie? Mhm. Jeszcze fajne czerwone nóżki. Ja zawsze mówię i zarówno w wędkarstwie muchowym morskim i ogólnie w wędkarstwie muchowym. Nóżki, gumowe nóżki w muszce, no, nie można przegrać na ich dodaniu. Zwykle bardzo uatrakcyjniają muchę. Tak, w międzyczasie zmieniłam sobie nić na pomarańczową, żeby ładnie główkę zakończyć takim wyraźnym kolorem. A czy ja mogę szybko się jeszcze wtrącić? Tak. Bo widać fajnie ciałko muchy, jakbyś tylko powiedziała, że w krewetkach jest zwykle o kształcie klinowatym. Takim, taką marchewę, nie? No, taką marchewę zróbcie. Pamiętajcie, że to musi wam się zbiegać, taki kształt zbieżny. Nie? Taka marchewka tak. Ma powstać w kierunku oczka. Uważajcie sobie na to. Nie bójcie się w ogóle w wiązaniu much cofnąć się o jeden krok, jeżeli coś wam się nie podoba. Odwijacie nić i lecicie od nowa. A w tym czasie Aga tutaj bardzo sprawnie nawija jeżynkę, która nada cały profil muchy. Szczypce do jeżynek, bo piórko zrobiło się już w tym momencie za krótkie, że warto przytrzymać sobie to piórko szczypcami. Zobaczcie, że te szczypce mają tutaj specjalną sprężynkę. To pomaga w amortyzacji ruchów, żeby nie zerwać piórka. Piórko zwykle przy końcówce jest bardzo miękkie. Tak, to jest zwłaszcza dla początkujących przydatne, bo trzyma napięcie, a chroni właśnie pióro przed zerwaniem. I to cięcie, które Aga zrobiła na koniec, też uważajcie, bo Aga jest zawodowym flytierem i rzadko sobie przecina nić, chociaż jej się czasem to zdarza, ale dobre chwytne nożyczki i uwaga, właśnie w momencie odcinania materiałów przy nici wiodącej jest bardzo wskazana, bo można sobie zrobić niemiłą niespodziankę. I wtedy ja mam taki sposób, że materiały, które chwytam jakby tak, że jestem przed nicią, czyli siłą rzeczy zawsze odsuwam tą nić palcem. Nie jestem w stanie przeciąć nici, odcinając materiał, bo ona zawsze jest u mnie na palcu. Tak. Agnieszka właśnie wam uratowała postrzępione nerwy. Słuchajcie jej rad, bo naprawdę wie, co mówi. I teraz już przecinanie nici wiodącej, co oznacza koniec muchy. Zabezpieczamy węzeł, żeby się nam nie rozplątała. Bezbarwny lakier. Tutaj niezmiennie polecamy Veniarda. Od wielu lat nam się naprawdę sprawdza. Jest to brytyjska firma. Bardzo dobre lakiery, bardzo wydajne. Firma chyba pochodząca sprzed wojny. Nie chcę powiedzieć głupoty, ale to jest bardzo, bardzo stara firma, która sprzedaje materiały muchowe. Aż sprawdzę, z kiedy Veniard jest. I teraz wszystko cierpliwie wyczesujemy. Rzepem. Zwykły rzep velcro, ta haczykowata część. Jak widzicie, mucha dosyć mocna, Aga w ogóle się tutaj z nią za bardzo nie pieści. Jest to dosyć mocne przeczesywanie. Czy my zdradzamy sekret, jak zrobić, żeby ona miała ładny kształt? Zdradzamy, nie? Lubimy naszych widzów. Zdradzimy. No to ty, mów. Co należy zrobić, żeby mucha miała ładny kształt, bo teraz wygląda jakby piorun w nią strzelił. Żeby mucha teraz wygląda jak pitchfork. Z muchy, która wygląda jakby piorun w nią strzelił, zaczęła wyglądać w ten sposób, należy ją wsadzić pod wodę i odłożyć na papier i poczekać, aż wyschnie. I będzie miała ładny kształt. I to jest cały sekret. Tak. Oczywiście ona w takiej formie może trafić już do pudełka i będzie łowić tak samo. Bo ją wrzucicie do wody. Ale jeśli chcecie się komuś tam pochwalić, zrobić jej zdjęcie, czy mieć satysfakcję, że wygląda tak, a nie tak, bardziej no to grzecznie. Trzeba ją zmoczyć, nie? Tak. To wtedy te promienie się tak ładnie zaczesują w tył, nie? Dzisiaj pokazaliśmy wam, jak zawiązać absolutny killer na trocie z Danii, muchę Hetiven, zwaną widłami, pitchfork, jej angielska nazwa. A w kolejnym odcinku Morskiej Muchy w Morskiej TV pokażemy wam, jak zawiązać wzór tropikalny, który się nazywa Silex gocha. I to jest mucha, która sprawdzi wam się również w naszych wodach, słonawych wodach bałtyckich, chociaż pochodzi z dalekich tropików. Zapraszamy.